mamy jeszcze inną wiadomość. Właśnie dostaliśmy maila od konsulatu w Almaty. Ruskiego. Rosyjskiego konsulatu. Bo zapytałam, czy wcześniej napisali, że procedura wizowa dla Holendrów trwa 30 dni. Pytałam, czy jest jakaś skrócona procedura, jak płacę więcej. Oni zapytali dyplomata odpowiedzialnego, a nie ma takiej procedury, a to znaczy, że nie pojedziemy do Mongolii. Tak, to znaczy, że nie zdążymy. Będziemy 30 dni czekać na wizę w Almacie do Rosji. Nie będziemy w Almacie czekać, bo nie, tak, trzeba wyjechać z kraju w międzyczasie. Dokumenty będą czekać na rozpatrzenie, a my będziemy coś kombinować w tym czasie innego, no ale jakby przedłuża się cała procedura. Ja myślałem, że to zajmie nam góra tydzień, będzie trwało to miesiąc, więc zabraknie nam czasu na dojazd do Mongolii. No pewnie byśmy dojechali, ale byśmy już nie przejechali tej Mongolii, byłoby już strasznie zimno i byśmy wracali w zimę, więc na to nie ma czasu, niestety. Jaki plan, co, jak zrobimy, to jeszcze sami nie wiemy, to już będziemy się zastanawiać, jak dojedziemy do Almaty. No ale taka sytuacja. Ale to jest podróż, więc tutaj różne rzeczy się mogą przytrafić. Cel był Mongolią, dojedziemy, na pewno dojedziemy do Altaju, może zobaczymy Mongolię za górki. No. I na pewno więcej zobaczymy w Rosji. Tak, na pewno zobaczymy w Rosji, a może do Mongolii pojedziemy następnym razem. No. Jesteśmy nad Morzem Kirgiskim. Proszę. Zobaczcie, jak pięknie. Zaraz. Jest zielono, są drzewa. Ludzie się kąpią. No. Ja nie wiem, czy my się idziemy kąpać, bo jest... Może takie... jutro? Może jutro. Może tylko trek, tak, żeby się umyć. A zaraz zobaczymy. Tutaj tak tajnie postawimy z rowerami, bo zaraz was na poczęstunek zaproszę, to nie trzeba będzie kolacji gotować. Ale mamy dużo warzyw, które wozimy, więc lepiej gotować. A i kur trzeba zjeść. Tak. Zaczęły się wakacyjne klimaty. Tylko co się kąpaliśmy w jeziorze. Tam widzicie jezioro. Woda ciepła, teraz w ogóle ładny wieczór się zrobił. I spotkaliśmy bardzo przyjemną rodzinę, która nas zaprosiła do stołu. Płow właśnie się robi. Zaraz będzie. A my sobie siedzimy, popijamy wódeczkę. A można plowkę smakować? A on może zakrócić. A, już zakrócić. A parę się nadopala. On dożył się 20 minut barista. 20 minut na parę. Na paru, da. Tak za 20 minut będzie można zobaczyć. Rachmat. Кушай тоже. Вон я чистый люк поставила, покушайте. Спасибо. Подожди, так я, пожалуйста. Просто грейтесь и все. За дружбу, да. Дамира? Не-не, Алнар, я все, спасибо. Не-не, Вова. Давай. Давай их поздравляем. За дружбу, да. Дорогая Надочка, наш любимый. Да. И за мир. Ура! Chyba nie tylko ja, mam problem, takie problemy. Jakie problemy? Może wstawanie z równowagą i tak dalej. Tak naprawdę nie wiem, nie próbowałam, ale tak czuję, że jak wstanę, to będę miała takie problemy. No wiesz, też przejechałeś dzisiaj 110 km, więc jesteś trochę zmęczona. Tak. Nie, no wypiłam dwie szklanki wódki takie. Dwa stakany. Na pustym żołądku, a potem jeszcze po dwóch... Nie na takim pustym, po bo... Po dwóch gryzach jeszcze jedną. Nie na takim pustym, bo jedliśmy lepioszkę jeszcze nie, niedawno. No, ale to już godziny temu, no. Godziny wcześniej. Ja mam szybkie trawienie.
Chyba już nie w żołądku było. Była. Gdzie zdejmiemy? Idziemy, dawaj. Idziemy, bazirejcie. Raz, dwa, trzy. Idziemy prawo, stojcie. Moje супруги, братишка. Твою. Tylko jest trochę pod słońce, więc może nie być dobrze widać. Raz, dwa, trzy. Tak, stop, теперь wyjdź. Сегодня на берегу Иссык-Куле собрались. Голландия. Давайте тоже. Польша. Казахстан. Кыргызстан. Я с России. Красноярск. Trochę inny płow niż płow. Ten, którego tak. Się nauczyliśmy robić, nie? Płow się pojawił. Trochę więcej z trzoskiem, z papryką ostrą. Ziemniakiem. Cisnok. Cisnok, da. Ja się na to nie wierzę. Kartoszka to może jedzie? Kartoszka? Nie, to mięso. A, to mięso. Baranina? To baranina. Они же там сделали, да? Молодец! Человек
С Польши. С Польши. Мы попали к нам в дом случайно. Они увидели наше произведение, да? Пускай они попробуют. Попробуйте, как это легко или тяжело. Да. А ну давай, давай, наяривай. А ну давай, давай, наяривай. Давай. Есть, сейчас. Сейчас она на своем, короче. Айбек неплохо. Все поют, но... Попробуйте, давай, попробуй. Давай я попробую. Где твой гитара? Давайте нам салат выпились.